witam Was serdecznie. Jednocześnie Was przepraszam, że nie było w poprzednim tygodniu odcinka, jednak złożyły się na to dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest to, że w zeszłym tygodniu nie było żadnej fajnej rocznicy, a drugą, że w przeciągu tych kilku dni student w tym okresie nie może spędzić zbyt długo czasu na niczym innym niż nauka. Dzisiaj mija dekada od śmierci jednego z największych bohaterów ostatnich czasów, a mianowicie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Pułkownik Ryszard Kukliński urodził się 30 czerwca 1930 roku w Warszawie. Podczas okupacji niemieckiej Ryszard Kukliński mieszkał w okolicy getta. Jego niemal codziennym zadaniem było przerzucanie jedzenia na drugą stronę, a jego ojciec był działaczem Armii Krajowej. Gestapowcy odkryli działalność jego ojca, na jego oczach go skatowali i wywieźli do obozu koncentracyjnego. Po wojnie w 1946 roku Ryszard Kukliński wstępuje do oficerskiej szkoły piechoty we Wrocławiu. Kończy ją w 1950 i zostaje dowódcą plutonu w stopniu chorążego w 9 pułku piechoty. W 1950 roku zostaje skierowany do Wyższej Szkoły Piechoty w Rembertowie, a po jej ukończeniu zostaje dowódcą kompanii w 9 pułku piechoty. W 1953 roku zostaje dowódcą jednego z batalionów 3 brygady przeciwdesantowej w Kołobrzegu. W 1956 roku ukończył kurs dowódcy pułku przy Akademii Sztabu Generalnego. W 1960 zdaje maturę i rozpoczyna studia na Akademii Sztabu Generalnego. Ukończy je w 1963 i zostanie awansowany do stopnia majora. Mniej więcej w tym czasie zobaczył, że Rosjanie rozmieścili w Polsce rakiety atomowe. To go przekonuje, że polskie wojsko jest całkowicie podległe Związkowi Radzieckiemu. Już wtedy pojawiają się pierwsze myśli o nawiązaniu współpracy z Zachodem. W latach 1967-1968 Ryszard Kukliński był w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru Układów Genewskich dotyczących Wietnamu, co mu później pozwoliło bez żadnych podejrzeń podróżować na zachód. Gdy w 1968 roku wojska Układu Warszawskiego dokonują interwencji zbrojnej w Czechosłowacji, Kukliński coraz bardziej skłonny jest do współpracy z USA. W międzyczasie zostaje zastępcą szefa zarządu pierwszego operacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Gdy w grudniu 1970 roku Ludowe Wojsko Polskie strzela z karabinów maszynowych umieszczonych na czołgach i helikopterach do bezbronnych cywilów, Ryszard Kukliński podejmuje decyzję, by rozpocząć współpracę z Amerykanami. W roku 1972 wysyła list do atasze wojskowego przy ambasadzie w Bonn, prosząc o spotkanie. Do tego spotkania dochodzi 18 sierpnia w Hadze. Ryszard Kukliński chce założyć spisek wobec Związkowi Radzieckiemu. CIA odradza mu to, ze względu na to, że jest to działanie skazane na niepowodzenie. W zamian oferuje, by ten przesyłał jej dokumenty dotyczące akcji planowanych przez Związek Radziecki oraz jego najnowszego uzbrojenia. Niedługo później przekazał on 500-stronicowy dokument analityczno-strategiczny dotyczący słabych punktów wojsk amerykańskich i NATO w Europie. Generał William Odom tak był wstrząśnięty informacjami zawartymi w tym dokumencie, że przekazał go dalej. A ten z kolei w USA rozpoczął dyskusję w najwyższym gremium władzy amerykańskiej. W ciągu 10 lat Ryszard Kukliński przekazał CIA 40 tysięcy stron dokumentów pochodzących z Rosji. Sam je tłumaczył z języka rosyjskiego, opisywał i wysyłał do CIA. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku prezydent Carter zmienił doktrynę wojny obronnej Europy Zachodniej w domniemanym konflikcie ze Związkiem Radzieckim. W początkowym planie Polska miała zostać zbombardowana bombami atomowymi, co by się wiązało, że później by była atomowym pogorzeliskiem. Na skutek raportów Kuklińskiego Ameryka wycofała się z tego pomysłu i chciała bronić Europy Zachodniej konwencjonalnymi metodami, uderzając w słabe punkty armii rosyjskiej. Kiedy Związek Radziecki był w ostatniej fazie przygotowań do uderzenia na Europę Zachodnią, w roku 1986 w Reykjaviku odbyło się spotkanie Gorbaczow-Reagan. Na tym spotkaniu prezydent USA przedstawił część wiedzy amerykańskiej. Rosjanie bardzo się przestraszyli tego, że Amerykanie wiedzą i mają na celu trzy najważniejsze ośrodki wojskowe, nie tylko wojskowe, w ZSRR. Pułkownik Kukliński opuszcza Polskę niemal w ostatnim momencie. WSW i rosyjskie KGB wiedzą, że w polskim sztabie generalnym jest agent USA.
papieża 7 listopada 1981 roku, czyli w święto rewolucji bolszewickiej. Za radą Amerykanów udaje się jeszcze na bankiet z okazji tego święta. Po bankiecie nie udaje się do swojego domu na Nowym Mieście, tylko do zakonspirowanego mieszkania. Stamtąd zostaje wywieziony na lotnisko i przetransportowany do Stanów. Jego żona oraz dwójka synów zostaje przewieziona samochodem do ambasady amerykańskiej. W operację przerzucenia pułkownika zostało zaangażowanych kilkudziesięciu agentów CIA w Polsce. Sprawę nadzorował sam prezydent Reagan. Jednym z zarzutów wobec Kuklińskiego jest to, że złamał przysięgę wojskową. Jednak zobaczmy, jaką tą przysięgę składał. Fakt, jeżeli weźmiemy przysięgę, którą składał Kukliński, bezsprzecznie ją złamał. Jednak gdy wyjmiemy wszystkie aspekty związane ze Związkiem Radzieckim i komunizmem, otrzymamy przysięgę, która nie została złamana, a wypełniona. Oczywiście Sąd Rzeczpospolitej Ludowej skazał pułkownika Ryszarda Kuklińskiego na karę śmierci. Jednak sam proces odbył się 3 lata później po jego ucieczce, a winę, jaką mu przedstawiono, to było ujawnienie tajemnicy radzieckiej, nie polskiej, czyli ujawnienie tajemnicy wrogiego historycznie nam państwa. W 1990 roku karę śmierci złagodzono do 25 lat więzienia, a w roku 1995, dzięki staraniom Józefa Szaniawskiego, nastąpiła rehabilitacja pułkownika Ryszarda Kuklińskiego i zwrócenie mu stopnia wojskowego. Jedną z ciekawostek, która udowadnia, że Kukliński nie działał na szkodę Polski, tylko radzieckiej Rosji, jest fakt, że Moskwa, a nie Warszawa, dwukrotnie ubiegała się, by USA wydała pułkownika. Na koniec chciałbym wam przedstawić pewne porównanie. W wielu rosyjskich dokumentach przetłumaczone na język polski przewiduje się, że w razie wojny z Zachodem z Polski nie zostanie przysłowiowy kamień na kamieniu. Na wszystkich tych dokumentach jest podpis generała Jaruzelskiego. Więc kto jest zdrajcą? Człowiek, który brał udział w pacyfikowaniu Polaków w grudniu 1970 roku? Który brał udział w agresji na Czechosłowację w 1968 roku? Czy człowiek, który wprowadził stan wojenny po to, żeby zachować w Polsce komunizm? Czy człowiek, który oddał całego siebie dla Polski? Ja się z wami żegnam z prośbą o pamiętanie o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim, który zapobiegł III wojnie światowej. Do następnego odcinka. Cześć.